Od kiedy pamiętam, byłem ciekawy świata. Zawsze mnie interesowało, ciekawiło, jak ludzie żyją, jak mieszkają, co jedzą. Może nie tak, żeby zaglądać komuś do gara, ale mnie to po prostu interesowało. Myślę, że to się wzięło dzięki moim rodzicom, bo pierwsze jakiekolwiek wspomnienia, jakie mam z podróży, to była podróż do Bułgarii. Niewiele pamiętam, więc musiałem mieć 5 lat, nie mam pojęcia. Pamiętam jakieś, mam przebłyski, jak spaliśmy gdzieś w polu kukurydzy, bo to była podróż małym Fiatem, Fiatem 126P do Bułgarii, więc pewnie 2 doby w jedną stronę, jak nie lepiej, nie pamiętam. Później jakaś Tunezja, Grecja, no i tak mi zostało, że staram się dużo podróżować. Tym razem jestem w Panamie, już po raz czwarty, zresztą po raz czwarty w tej samej miejscowości, w Pedacji, też na rybach. Po raz czwarty w Panamie, ale pierwszy raz podczas pory deszczowej. Byłem wcześniej 3 razy w porze suchej. No i pora deszczowa, słuchajcie, to nie jest tak, że non-stop leje albo jest zimno. Wciąż jest upalnie, to są tropiki. 28-30 stopni w ciągu dnia, w nocy niewiele mniej. A jak pada, to przeważnie w nocy. Albo gdzieś wieczorem przechodzą czasami gwałtowne burze, ulewne deszcze. A w ciągu dnia bardziej lokalnie zdarzały się jakieś krótkotrwałe ulewy. I to szybko przychodzi. Jest trochę chmur, jest trochę słońca. Zresztą widzicie po mojej gębie. 5 dzień, jestem cały zjarany. Przyjechaliśmy w porze deszczowej, ponieważ jest to podobno świetny okres na tuńczyki, żółtopłetwę. No i chyba jest, tylko tych dużych jakoś nie możemy namierzyć. Miejscowi ich nie łowią, więc na mnie idzie tym bardziej. Ale łowimy sporo takich tuńczyków w rozmiarze sportowym. Rozmiar sportowy to jest tak między 5 a 10 kilo. Wydaje się, że to niewielka rybka stosunkowo, natomiast niebywale silna, niebywale waleczna. Zwłaszcza widowiskowe ataki na popera, to jest coś nie do pisania. Obawiam się, że GoPro tego nie pokaże, chociaż sporo tego ponagrywałem. Więc łowimy takie tuńczyki, łowimy trochę innych ryb, oczywiście wszędobylskie jacki, które świetnie biorą na popera, chociaż jest ich zdecydowanie mniej niż w porze suchej, jak byłem 3 razy. No trochę szkoda, że nie ma tych dużych tuńczyków, ale z tymi małymi też jest świetna zabawa. Na tego dużego, na Magnuma. Na to zielony kolej. Dobra, jest. Kwiatun? O ja! Wow! Łachów! Łachów! Chyba. Łachów! Wow! Zdrowka. Pójdźmy, lutrowajcie! Jest git. No, dowaliłeś. Ja jeszcze tu łachu nie złowiłem w Panamie. Jak pewnie pamiętacie z filmu z Kostaryki, powiedziałem tam, że w oceanie każda ryba ma zęby, nawet mała. I każda ryba, nawet mała, na coś poluje. I tak samo jest tutaj. Łowimy na stosunkowo niewielkie poperki. Znaczy, używamy 3 albo nawet 4 zestawów. Pierwszy zestaw to jest small popper, czyli mały popper. No, czyli taki poperek kilkanaście centymetrów. Gramatura 40, 60, 70 gramów. Oczywiście mocne kotwice. No i naszym głównym celem padają właśnie tuńczyki, czasami jacki, ale bonusem jest rooster. Rooster fish, czyli ryba kogut. O, robi się głośno. Moim zdaniem jedna z najpiękniejszych ryb na świecie. Biorą nam ryby takie też kilka, może kilkanaście kilogramów. Ale są mega waleczne i ja uważam, że każdy rooster się liczy, nawet mały, bo rooster to jest rooster. I mnie cieszy każda ryba, mała, duża,
Wiadomo, że duża bardziej, ale mam też frajdę z łowienia małych ryb. O! Aj! Luster, nie! Aj, aj! Nie! Nie, nie, nie! Michał, weź GoPro, proszę. No tak! Rustera! Kurde, kto to? O, jedna kotwica. Kapitano. Si, una. Una, una. Nie spierdol, kapitano. Aj. No, el capitano. No, rooster pierdoła. Siempre la atención. La atención, la atención, la atención. Nie dawaj mu luzu, mówi. Uważaj. Odkręcić mu? Mucho el breco? No, no, breco bueno. No, 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 no. Si no breco, no, no, breco bueno. Nie dotykać. Si, si, el... no problema. Atención, atención, eh. Atención rápido, sí. Drugi za nim. Wow. Jest! Ładny. Pajetro, pajetro. Good. 8 kilos? Si. Niżej. Foto? Si, foto. Powiedziałem o tym małym popperze, ale jest też druga wędka, czyli Big Popper. Big Popper, mocna plecionka, ciężka wenda, wielki kołowrotek. No i przynęty od 100 gramów w górę. Ja akurat łowiłem na popery takie po 150 gramów. No myślę, że cały zestaw z kotwicami, z wędką to tak około 2 kg. Więc turbo wyczerpująca robota. No ale Kubera nie uznaje kompromisów i cienkie plecioneczki, fluorokarboniki, miękkie wędki kompletnie nie sprawdzają się przy tej rybie. I tak jak roostera łowimy stosunkowo lekkim sprzętem, jak na ocean. No bo ta ryba ma dosyć delikatny pysk. Trzeba przynętę prowadzić szybko, uciekać jej. W momencie jak widzimy atakującego roostera, to trzeba przyspieszyć i starać się, żeby on musiał naprawdę polować na tą naszą przynętę, na tego popera. No i zacięty rooster nie schodzi w skały, nie schodzi do dna, jakieś rafy. On po prostu walczy w toni albo blisko powierzchni wody. Tak Kubera zupełnie odwrotnie. Sorry za te odgłosy, ale to cykady. Strasznie głośne, ale fajne. Kubera zupełnie odwrotnie niż rooster. Przynęta duża, wolno prowadzona. Popper musi wydawać głęboki bulgot, nie może za szybko uciekać. Kubera bardzo lubi, jak popper porusza się wolno, z dwusekundowymi przerwami. I bardzo często właśnie branie następuje w momencie, jak zatrzymamy tego poppera. Tutaj Pierre, czyli właściciel bazy, opowiadał mi śmieszną historię. Mówi, że kiedyś zarzucił poppera i coś mu się poplątało. Więc popper sobie dryfował, on zaczął tam rozplątywać. I Kubera przywaliła mu w dryfującego poppera. Opowiedział mi to pierwszego dnia, więc trochę się pośmialiśmy. No ale okazało się, że jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ ja któregoś dnia miałem jakieś branie, miałem najprawdopodobniej uszkodzony fluorokarbon, bo mi strzelił na węźle w momencie zacięcia. Nawet nie poczułem tej ryby, poczułem tylko branie, jak zaciąłem, to już plecionka wyjechała i popper zaczął dryfować, jak spławik. No więc nasz kapitan uznał, że będziemy powolutku dryfować w jego kierunku, nie odpala silników, parę minut i dodryfujemy i do tego pływającego poppera, jak spławik, nieruchomo, trzy razy wychodziła Kubera. Nie wiem, czy ta sama, czy różne. Przez jakieś 10 minut. Nie wiem, czy mi się to nagrało, ponieważ miałem włączone GoPro, ale wiecie, jak jest z obrazem z GoPro. Do luźno dryfującego poppera, 150 gramów, biało-pomarańczowego, trzy razy wychodziły Kubery. Nie uderzały w niego, ale przewalały się tuż koło niego. I Marcin, który akurat prowadził swojego poppera metr od tego mojego urwanego, miał branie Kubery, ale nie wciął. O, ahí está, Kubera. Sí.
sklep! Okej. Lift it, Rob! Lift! Aha. Okej. Hej, a ma. Kija nisko. Kija nisko, kija, 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 kija. O, mocno. Idź do przodu, idź pod burtę, idź pod burtę, idź pod burtę. Jest kurwa. Marcin, z plecaku mam drugie GoPro, które jest w obudowie wodoodpornej. Byś wyciągnął. W moim plecaku jest drugie GoPro w obudowie wodoodpornej. Dobra, zaraz będę spierdalał, spierdalał. Wow. Jest nasza. O kurwa. Good job. Kapitano, kapitano. Paso, mi amigo, viste? Kapitano! Jedziemy. Aqua! Miałem siłę. Miałem siłę jej podnieść. Which way? Ok! See you later! To niewiarygodne. Ile to zwierzę ma siły, słuchajcie. Oprócz tego, że jest 30-stopniowy upał, na szczęście są chmury. Jestem zlany potem. Cieknie mi po oczach, po tyłku. I jeszcze ta kubera. Niewiarygodne, ile te ryby mają siły. Nie da się tego opisać, wybaczcie. Nie da się tego pokazać na filmie. Trzeba to przeżyć. To moja pierwsza kubera. Niebywałe. Grande finale dzisiejszego dnia. A mamy jeszcze dwa dni. Makrele, que se va la roca. Że musi ściągnąć, bo będzie skała. Siedzi w skale, czy nie? Nie. Mój grande. Mój grande. Mój grande. Chyba, że będzie... Uuu, to są leże te gente. Grande pescado. Era un biruser. Biruser? Biruser? Alguna vaina se viene para adelante. Ahora mismo. Ahora llamáis más ahora. Sabe que estoy aquí trabajando, ¿viste? Doctor, ¿qué tú me puedes? Yo voy a andar, ¿eh? Yo pago. Es trudo, ¿eh? No puedo pagar. Yo, no más, déjame en paz. No, jest okej. Duża ryba będzie. Cubera. Vamos, molina. Molina. Grande medusa, grande medusa. O tortuga. Tortuga. No, no, para la máquina es herbívoro. ¿Qué es? No puede ser tortuga. 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 No, tortuga. Es un pique ahí. 30 kilos tortuga. Fuera. No mucha presión a la caña. Ahora salen para allá. Porque si no. Ok. Hay que subirlo porque. Cubera, cubera. Cubera, cubera. Sí, cubera. Bien, yo.
Dajcie mu, dajcie mu. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga. Jak to wypuścić? Wrócić. Ekwa? Trzymam. To no, no, stres. To niesamowite, ile Kubera ma siły i agresji w momencie brania i dynamiki. Naprawdę potrafi wyrwać z pepegów. Jeżeli oglądacie moje filmy, to rok czy dwa lata temu też rzuciłem film z Panamy, gdzie złowiłem rekina i tam wtedy też powiedziałem, że jest niesamowicie agresywne zwierzę. Kubera tak samo. Może nie ma tyle siły co rekin, ale naprawdę potrafi wyrwać z kapci i trzeba wbić mocno pazury w podłogę łodzi, żeby nie wylecieć. Po tej pierwszej dużej Kuberze miałem jeszcze drugą na kiju następnego dnia. No ale cóż, czasami jest tak, że ryby po prostu spadają. I mimo ostrych i naprawdę mocnych kotwic, mimo tego, że branie było mocne, trzy razy zaciąłem, naprawdę grubo poprawiłem, no to cóż, ryby spadają, nawet dobrze wcięte. Widzieliśmy przed chwilą dwa rekiny i trochę to głupie, co zamierzamy zrobić, ale spróbujemy skusić któregoś do brania. Z premedytacją. Wzięliśmy mocny sprzęt, Big Popper. No i przy odrobinie szczęścia, jeżeli w ogóle weźmie, to może nie obgryzie tego wszystkiego, ale spróbujemy. Kurwa, spadł! O, szark! Nagraj. To jest kurwa, panowie! Buty założysz. Na przód? No co bić, kapitanu? Nie dużo. Pequeño. Czarno płytko. Panie Michale, co się wydarzyło? Ubrało. Doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Miał być klej. Cuando lo subo, oiga. Sí, sí. Chcieliśmy złowić Kubery, ale wyszło jak zawsze. Akwa? Dasz radę tu? Idź, kurwa! Ciao. Jest. Shark Master. Gratulations. Mucho problemo z takim rekino.
No ale plan wykonany. Mieliśmy kilka brania, miałem chyba dwa brania, obcinkę. Marcin, ty miałeś dwa? Dwa brania i zabrał mi Nidelfisza. Dwa brania i zjadł Marcinowi Nidelfisza holowanego. No i Michał, ty ile miałeś tam brań? Dwa, trzy. Dwa, trzy brania, jeden ci spadł, ładny. Tak. I za czwartym razem. I za czwartym razem się udało. Ty najmniejszy, ale to jest tak złe, że nie pytaj. No ja wiem. To jest kurwa taka bueno. Złe. Vamos. Angry. Si, vamos. Vamos, si. Si. Angry, very angry, it's very angry. No ale... Prawdopodobne, jest dobrze. I drugi dzień na plus, coś niesamowitego. Drugi dzień na plus, no. No i znowu sponsor dzisiejszego wieczoru. Już się, dzisiaj się z tego nie wymiksujesz. Nie no, dzisiaj... pierwszego ja. No tak byłem. Właśnie. Nie no, dzisiaj ja. Dobrze. Okay. Oj, blisko Isla Iguana. Dziobko,